Ja, szczerze mówiąc, myślałem, że w tym jest jakaś pomyłka, ale jeżeli wy proponujecie, żeby autobus ludzi dowoził do komisji wyborczych raz na 4 lata, no to to jest nie tylko kpina z ludzi, ale to jest jakaś gigantyczna pogarda wobec ludzi, którzy mieszkają w małych miejscowościach. Przecież ludzie w małych miejscowościach na Boga zasługują na to, żeby mieć autobus codziennie, a nie tylko bilety kolejowe po 200 zł między Warszawą a Krakowem. Ja bym chciał, żeby polskie państwo dbało o obywateli, niezależnie od tego, z jakiej miejscowości są, każdego dnia, w każdym dniu w roku, a nie raz na 4 lata wtedy, kiedy przychodzą wybory, bo wy ludzie traktujecie jak barany i tylko na tym myślicie. Panie pośle, dziękuję bardzo, ale to wyście likwidowali te połączenia.